Rozwiąż równanie. 7 minus 10 dzielone przez x równa się 2 plus 15 dzielone przez x. Więc zachęcam Cię, żebyś sam spróbował lub spróbowała rozwiązać to równanie. Dobrze, no to teraz może spróbujmy je rozwiązać wspólnie. Więc tak, no tutaj może nie jest to równanie, które już widziałeś i tutaj x występuje w mianowniku, więc pierwszym pomysłem, aby sprowadzić to równanie do takiej postaci, którą bardziej lubimy, czy też bardziej znamy, jest pozbyć się tego x w mianowniku. No jak się można pozbyć x w mianowniku? No trzeba pomnożyć przez x. Ale nie możemy po prostu pomnożyć kawałka równania przez x, możemy pomnożyć całą stronę przez x i to w dodatku obie strony równania musimy pomnożyć przez x. Kiedy obie strony równania pomnożymy przez x, to zniknie nam x z tych mianowników. No i wolno nam obie strony równania mnożyć przez tę samą liczbę, no choć nie wiemy jaka to jest liczba, tym niemniej obie strony równania mnożymy przez tę samą liczbę i wtedy równanie pozostaje prawdziwe. Dobrze, no to teraz mnożymy, czyli tutaj jest x razy 7, to jest 7x i potem jest x razy 10 przez x, czyli jest minus 10, prawda? X razy minus 10 przez x to jest minus 10 i to równa się 2 razy x tutaj, prawda? 2x plus i znowuż tu mamy 15 przez x razy x to jest 15. No i teraz mamy już równanie liniowe wobec tego, co chcemy mieć x po jednej stronie, liczby po drugiej, czyli tak, od obu stron równania odejmiemy 2x, w ten sposób pozbędziemy się x-ów z prawej strony. Wobec tego tu mamy 7x minus 2x, czyli 5x minus 10. No i po prawej stronie mamy 2x minus 2x, czyli x-ów już nie mamy, zostaje nam 15. I teraz co? I teraz dziesiątkę przerzucimy sobie na stronę prawą. To znaczy do obu stron dodajemy 10. Wobec tego mamy po lewej zostaje nam 5x, a po prawej 15 plus 10, czyli 25. Dzielimy przez 5 i otrzymujemy, prawda, że x jest równe 25 przez 5, czyli 5. Wobec tego wyszło nam x równy 5. No i dobrze jest jeszcze sprawdzić, jak już ma się rozwiązanie, sprawdzić się, czy rzeczywiście x równe 5 spełnia to równanie. Czyli tak, po lewej stronie mamy 7 minus 10 przez 5. Wobec tego to jest 7 minus 2, czyli 5. To jest lewa strona. Lewa strona. No a po prawej stronie mamy 2 plus 15 przez 5. Wobec tego to jest 2 plus 3, czyli to jest 5 i to jest prawa strona. A więc rzeczywiście równanie jest prawdziwe, czyli rozwiązaniem tego równania jest liczba 5.